Pamiętajmy o tym, że w Europie mamy do czynienia z bardzo dużymi zawirowaniami. I wcale nie jest tak, że Brexit to jest najgorsze zawirowanie. Mogą być bardzo różne. Są z jednej strony procesy centralizacyjne, te, które są nakierowane na budowę superpaństwa. One są bardzo niebezpieczne z uwagi na to, że gwałci się suwerenność państw mniejszych. A opór idzie w kierunku odwrotnym, to znaczy jak gdyby tak zwane wyjścia z tej struktury biurokratycznej, no bo jeśli Unia ma być służyć narodom, no to nie może ona narzucać z tej woli. W związku z czym za Brexitem mówi się już o wyjściu Francji, jest pomysł na organizowanie referendum, a także w Holandii. Zwróćcie Państwo uwagę, że w Holandii 2/3 Holendrów około było przeciwnych ratyfikacji układu o stowarzyszeniu z Ukrainą. To świadczy o tym, że ten strach przeciwko, powiedzmy sobie szczerze, uchodźcom, bo prawdzie, czy imigrantom, bo wprawdzie Ukraina to nie kraje islamskie, ale to też pewien podmiot, który mógłby tych imigrantów dużo przysłać, jest tak duży, że są te procesy odśrodkowe. I teraz w całym tym zamieszaniu jest bardzo ważne, żeby tworzyć pewne wspólnoty interesów i wspólnoty wizji przyszłej Europy, nie centralistyczne, nie multikulturalne, jak próbuje to robić Bruksela i Berlin, ale wspólnoty takich państw narodowych o pewnej wizji. No i tu oczywiście trzeba by sięgać jednak do wizji chrześcijańskiej, co robią Polacy i Węgrzy. W całym tym zamęcie, który nas czeka, Europa Środkowa absolutnie ma wspólnotę interesów w wielu sferach. I również wspólnotę poglądów, przypomnę, nasze jednak wspólne stanowisko choćby co do imigrantów arabskich. Inaczej kraje Zachodu, inaczej Niemcy, inaczej Bruksela, a inaczej kraje środkowoeuropejskie. Nawet nas chciano obłożyć sankcjami 250 tysięcy euro od jednego imigranta nieprzyjętego. Chciano robić te kwoty rozlokowań. To wszystko powodowało opór tutaj i pojawia się też wspólna linia, jeśli bierzemy pod uwagę na przykład NATO i wzmocnienie tej jej wschodniej flanki. No tak, teraz, ale proszę kontynuować. Więc teraz prezydent, który jest bardzo aktywny na arenie międzynarodowej, pojawia się na Słowacji i wypowiada pewne słowa dotyczące koncepcji Europy, adekwatne do tego, co mówią Słowacy. Polska jest głównym, czy może być głównym motorem takiego zdefiniowania wspólnych interesów, bo te kraje mniejsze, takie jak Węgry czy Słowacja, mają też sporne kwestie, że ja wspomnę, choćby te graniczne, mniejszość węgierska jest duża na Słowacji, więc musi być jakiś podmiot, po pierwsze duży, po drugie aktywny, po trzecie taki, który nie ma konfliktowych spraw, a który może być rozjemcą i który no, tę swoją aktywność zamieni na współpracę zdefiniowaną jako współpraca środkowoeuropejska. No właśnie, to jest jedna, a dwa, to ciągle mam ten obraz, panie profesorze, jednak, że Polska, Słowacja, nawet i Francja mówi refleksja, spokój po tym, co się stało, prawda, referendum Wielka Brytania. Natomiast tamte kraje zwołała się ta szóstka, prawda, i mówią, no, przeliczajmy, nie wiem, szanse, jakieś takie policzmy broń, mówiąc w cudzysłowie, żeby jakoś zadziałać. Więc tutaj też, no, widać, no, nie ma co ukrywać. Jest Europa dwóch prędkości, jest Europa, można powiedzieć, dwóch znaczeń, są ci zaproszeni, którzy mają mocniejszy głos i ta reszta, która po prostu jest dołączona na zasadzie, no, chodźcie, spróbujemy. No tak, ale ta wcale nie jest tak, jakby chcieli to nasi lewicowi publicyści, że bycie w pierwszej prędkości jest lepsze, albo że ta druga prędkość jest gorsza. W dłuższej perspektywie czasu, jeśli prędkość tamtejsza to jest budowa superpaństwa i skrajne zideologizowanie całej tej struktury w kierunku nowej lewicy, to absolutnie nie należy być w pierwszej prędkości. A w pierwszej prędkości do głupoty, to z jakiej, albo do katastrofy, po co być? Po co włączać bieg? To lepiej na wstecznym jechać, jeśli kierunek jest zły. A nieraz dyskutowaliśmy o tym i wskazywaliśmy właśnie, że niszczenie podmiotowości państw narodowych jest złym kierunkiem, jest nieadekwatnym do tego, czego narody oczekują, czym są. Wreszcie
antychrześcijańska rewolucja neomarksistowska, kulturowa jest tym, co uderza w same fundamenty. To wszystko zmierza ku katastrofie, bo jeśli się same te kraje wewnętrznych takich sporach czy oporze przeciwko superpaństwu nie wywrócą, to ich islam wywróci. Więc lepiej być w tej drugiej prędkości, to znaczy tworzyć wspólnotę alternatywną i głosić to na forum oczywiście ogólnoeuropejskim, ale jeśli się nie da, to pamiętajmy, że jesteśmy w przeddzień tak dużych zawirowań, że my nie wiemy, czy w ogóle Unia przetrwa. Jeśli Francja ogłosi referendum, jeśli Front Narodowy tam zdobędzie, a może przy tych zamachach terrorystycznych i przy tym strachu może tak być, no to przecież ta Unia już w tym momencie przestaje istnieć, bo tylko układ francusko-niemiecki ją spina. Więc trzeba wszystkie warianty brać pod uwagę. W związku z czym tam, gdzie nam jest najbliżej, gdzie ta wspólnota interesów jest oczywista, należy tę aktywność podwoić. Skoro oni się spotykają w szóstkę, to my mamy też swoją szóstkę.